BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty. Dzień dobry Państwu, dochodzi niedzielne południe. Pierwsza niedziela listopada 2024 roku. Zapraszamy na mecz Miedzi Legnica Pogoń Siedlce. Komentować będą Rafał Latowski, Sławomir Kwiatkowski, drużyna gospodarzy. Benedikt Mioć już posłał piłkę na pole karne. Tutaj pilnowani jednak Legniczanie. Jeszcze dośrodkowanie, jeszcze nie koniec. Letniowski potrafił uderzyć z takiej odległości. Podjął próbę. Podgórski w tym sezonie. Teraz rywalizacja zdecydowanie mocniejsza. Podgórski, nie było tutaj przewinienia. Podgórski na polu karnym może strzelać z ostrego kąta. Posłana piłka. No, miał szansę Karol Podliński. Partnerowi jednak wrzutka bezpośrednio na bliższy słupek i gol! 9. minuta rywalizacji. Faworyzowana Miedź bardzo szybko. Dopisz kolejną bramkę Kamilowi Drygasowi w obejmuje dorosłej prowadzenie piłce. Po trafieniu swojego kapitana. Kamil Drygas na polu karnym. Miedź się pogoni 1-0. I pierwszy mecz od początku, tak jak wspominasz, czyli zobacz, a tu jest sytuacja. Zaskoczyli rywala, Antonik! Zaskoczyli rywala, zaskoczyli również nas, bo my zastanawialiśmy się o Michaliku. Nie będzie, natomiast powinno być łatwiej, tak to nazwijmy. Świetne podanie z głębi pola, strzał z dystansu, fantastyczne uderzenie, 20. minuta rywalizacji, 2-0. Benedykt Mioć teraz tam się pokazał. Chwalimy Letniowskiego, chwalimy Drygasa, a ten trzeci, o którym mówimy najmniej. Michalik bez dośrodkowania na pole karne, spokojnie. Kwiecień z dystansu, odważna próba. Przypomina nam się bramka z Chrobrych Głogów. Opanował na klatkę piersiową, zagranie na pole karne. Będzie miał tutaj okazję Harterc, aby nawet uderzyć w kierunku bramki. I jeszcze jedna próba, zawahał się, czy będzie rzut karny. Dłoń na jedenastkę. No nie chcę tutaj źle krakać dla Pogoni Siedlec, ale to może być 30. minuta i trzecia bramka. Piotrek Pyrdoł tutaj, tak jest. Rusza kapitan. Miedzi Legnica! Pewnie, spokojnie, 3-0! Ja już chciałem powiedzieć, że Pruchniewski w tym sezonie bronił jedenastki, natomiast nie miał tutaj absolutnie najmniejszej szansy na to. I jeszcze jedna próba, podbita piłka! Będzie rzut rożny. Made in Bartek Kwiecień, 25-30 metrów. I jeszcze szansa w końcówce tego pierwszej części spotkania na gola! Na razie honorowego. Pruchniewski. Ależ złe zagranie bramkarza Pogoni Siedlce. Szansa będzie na czwartego gola. I Antonik. Antonik. Przedziera się Antonik. Więc dla takiego postronnego widza Miedź jest przyjemnym zespołem do oglądania, bo oni po prostu grają w piłkę. Danielewicz. Krzysztof Danielewicz utrzymał piłkę dla swojego zespołu. Pyrdoł! Ależ to była dobra decyzja. W połowie maja świętować awans do Ekstraklasy i takie mecze, w których prowadzisz 3-0 do przerwy, w drugiej połowie trzeba po prostu przepychać. Teraz jeszcze Mioć ma ochotę na zagranie do przodu. Jest piłka posłana na pole karne. Strzał! Rykoszet i 4-0! Drina nam się pokazuje z bardzo dobrej strony. Boczny obrońca, a kończy akcję dobrym strzałem. Oczywiście troszkę szczęśliwym, bo piłka po rykoszecie jeszcze. Uderzyć z takiego miejsca, więc niekoniecznie to musi być dośrodkowanie. Danielewicz! I jeszcze szansa, gol! 4-1, więc jest trafienie honorowe na stadionie w Legnicy. Dawid Burka! Dawid Burka ustalił wynik tego spotkania. Spotkania, które właśnie przechodzi do historii. Miedź Legnica wygrała z Pogonią Siedlce 4-1. Mecz komentowali Rafał Latowski, Sławomir Kwiatkowski. Kłaniamy się. Dobrego popołudnia. W BetClick możesz grać bez podatku. Codziennie, całą dobę, wszystkie sporty.